Hej, cześć, siemano, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku, już z pełnej wersji Plantów Dwójki. Czekajcie, sklep z naklejkami, to przede wszystkim na początek, tak jak obiecałem, najważniejsza sprawa. A od czego jest ten dźwięk taki? Halejącej się wody. Mogę go jakoś wyciszyć, żeby nie było go słychać cały czas? Po pierwsze tak, prezenty. Otwórz mnie. Co my tu mamy ciekawego? Trzeba to zacząć ogarniać. Może jakieś openingi? Takie kwintesencja openingu, czyli 20 minut samego otwierania. Bojaźliwy grzyb, zombie w wychodku, samo odżywienie, doktor zdrówko i zombie z drzwiami. Dalej. Jeszcze raz mamy to. Postać jakaś będzie. Próbowałem zaimportować, słuchajcie, postaci z jedynki, ale znowu mi grę wysypało. Nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu tak jest. Pakiet i cudowny pakiet wspaniałości. Koła! Zawija z maska neonowe, pan Mrozek. Ej, ty groszko strzelec nowy. Będzie pan Mrozek, co to jest? Użytkowy zombie, wezwij tych pomocników SI z pustych stacji, buduj bot lub ze stert. Aha, ale nie jest opisane, bardzo rzadkie, nie jest opisane, co on robi. Neonowe zawiasy, też rzadkie, skórka broni, fajnie. Maska malarska, kolczaste ramiona, zawijas i zombie z drzwiami. Dobra, dalej. I fenomenalnych postaci. Dostałem tenisistę. Fenomenalne, to ty masz włosy, stary. Odblokowano bohatera. Dalej, mamy 105 tysięcy. Odblokowaliśmy bohatera. Kolejne odblokowywanie bohatera w kolejnym odcinku. Dobra. Ostatni otwarty pakiet? Nie. Wstecz. Dobra. Cztery wystarczą, wiecie co? Jeszcze też jest druga opcja. Po pierwsze to w tym odcinku powiem tak. Darujemy sobie podwórko, śmigniemy, zobaczymy jak tam multi działa. Ale najpierw wybierz postać. Wypróbuj różne postaci, spersonalizuj ich wygląd, wybierz dla nich ulepszenia, gesty i umiejętności. No i przerzuciliśmy się z... pada na myszkę, tak? Co dla mnie oznacza tylko jedno. Muszę po kolei znowu sobie przejrzeć postaci i zobaczyć, który mi się najfajniej gra teraz na myszce, tak? A nie na padzie. Na padzie było kilka fajnych postaci, które mi się świetnie grało. Może na myszce tak samo. Może któreś inne, nowe też będą fajne. Ale najpierw weźmy kukurydza, wiecie? Personalizacja, co to ma? Wygląd. Tak za bardzo chyba nic nie ma na razie. No, może się ciut pośpieszyłem z tym, ale zdolności. Maślana zapora, zdolność 2, popskok, ziarnisty strzał. Tu to wszystko będę odblokowywał, ale... Dobra, to potem, darujmy sobie. Wyjdź. Tak, chcę wyjść z budynku personalizacji. I wow. I przejść do gry multiplayerowej i zobaczyć, co tu jest. Walcz z SI lub innymi graczami w sieci. Aktywuj portal i wskocz w niego. Wow, to mamy tak, gra wieloosobowa, bitwa o teren, tryb mieszany, bitwa o teren. Mówiłem, że wersja wczesnego dostępu w Origin Access nie będzie pełną wersją gry. Ha! Gra prywatna, ogrody i cmentarze, bitwa drużynowa, bitwa o kule, ziołowy atak, a jednak jest! Czekajcie, o co tu chodzi? Gra wieloosobowa, gra prywatna. Czyli tutaj gram sobie ze znajomymi, czy z innymi graczami też. Ustawienia drużyny. Rośliny w natarciu, zombie, inwazja zombie, zatwierdź. Okej, okay, poziom łatwy, nasiona czasu, wielka biała północ. Chcę to. Szczyty Zen. Wyspa kości, piaskowy piasek. Kurczę, wiecie ile my tu czasu spędzimy? Bitwa o kule. Wyspa kości. Nie wiem jak was, ale mnie najbardziej zaintrygowało ta śnieżna, ta ziołowy atak. Zomburbia, baza księżycowa, byliśmy. Zomburbia, baza księżycowa. Gnoma bomba, o, było. Subordynacja, szczyt Zen. Czekajcie, przy którym to było? Tutaj. Wiem, że może to nie będzie mega ciekawe, ale byśmy sobie zagrali na te boty czy na kotes. Wstecz, gra indywidualna. Dobra, nie, no zagrajmy tak, gra prywatna. Dajmy to, zobaczymy jak to będzie działać, bo nie mam pojęcia.
Bitwa kule, czekajcie, sorry, gnomobomba, subordynacja, ogrody i cmentarze. Biała, łatwe ustawienia, szalone ustawienia. Szalone ustawienia, o co tu chodzi? Mała grawitacja, niekończąca się amunicja, po prostu wybuch, niesamowite, niesamowicie mało zdrowia, szalone doładowanie prędkości, szalone odepchnięcie. A zatwierdź, nic nie chcę. Aktywujmy portal. I zobaczmy, Mati, jak to będzie wyglądać. Na jakiej zasadzie to działa teraz? Bo to już się ładuje. Najprawdopodobniej ze znajomymi w tym momencie się gra. Zatwierdź mi go. Info, personalizacja. Komandor Kukuryc. Tak, chcę go. No, ale czekaj. Wait a moment. Aha, dobra. Obroń lodowe wzgórze. Pod tabem. Tak, czyli to jest po prostu granie z botami lub też przy okazji zaproszenie znajomych. Hoduj roślinę. Nie wiem, czy to będziemy grać. Wiecie? Bo to jest takie coś, że tylko będę boty zabijał. Może na chwilkę, wiecie? Pierwszy obrót. Zobaczymy, jak to tutaj śmiga i też przy okazji sobie kukurydza przetestuję. Zobaczę, czy jest fajny. A tam był ten, okej. Trójeczka poszła, nie ma to jak boty lać, to jest dobra opcja. Tylko muszę sobie wziąć pod uwagę, że to są tak jakby gracze. Że nie mogę na nich iść. Na dzieci, czyli granie z butami. To jest kolejny powód, dla którego... będzie ta gra dostępna na pewno w wersji pirackiej. Bo pojaw się teraz. No bo jeśli takie coś wbudowali, to na pewno. Ale nie o to chodziło. Ja chciałem po prostu zagrać sobie... zagrać sobie z graczami. Ale gra indywidualna to gra indywidualna. Ze znajomymi było, trzeba tylko... No ale to jest takie... Nie wiem po co w sumie. Nie wiem po co, po co, po co. Opuść grę. Nie, tylko wróć na podwórko. Po co takie coś zrobili? Żeby ćwiczyć umiejętności. Takie jest moje wytłumaczenie, jedno jedyne. Dajcie, pojaw się teraz i wróćmy na podwórko. Tak, chcę to opuścić. Po co to jest zrobione? Do ćwiczenia, jedyna kurde opcja. To jest mapa, ale za dużo na tej mapie nie jest pokazane. Bo gra prywatna ze znajomymi. Okej, okay, multi rozumiem, ale gra indywidualna, że... No, dla treningu, jedyna opcja, nie widzę innego wyjaśnienia. A ja takiej gry indywidualnej nie chcę, ja sobie pograć w gry wieloosobowe. I tak to tutaj mamy dostępne, na razie okrojone sprawy, czyli dwa tryby. Bitwa o teren. Możliwe, że jeszcze albo serwery nie działają, albo faktycznie ta wersja okrojona, ta wcześniejszego dostępu jest, wersją wcześniejszego dostępu nie jest full. Tryb mieszany, dla tych, którzy nie potrafią się zdecydować, w trybie mieszanym znajdziesz wszystkie tryby rywal w jednym miejscu. A jesteście pewni, ale wybierzmy. Budź się, tak. Lekka zmiana planów. Słuchajcie, w grze wieloosobowej i w trybie mieszanym, który no, odpaliłem jako pierwszy, wrzuciło mnie do lobby, w którym były tylko trzy osoby. A nie wiem dlaczego, może tak mało osób gra, może tak mało osób wykupiło dostęp do Origin Access, ale raczej nie, bo wydaje mi się, że multum osób wykupiło, bo to jest jednak cena bardzo, bardzo fajna. Takie coś, więc mam nadzieję, że mnie wrzuci w grę, w której ktoś gra. No ludzie, proszę, ja tu odcinki nagrywam. Dajcie spokój. Wow, będę zombie teraz. Dziadek Mróz. Będziemy testować nowe postaci. Dajcie mi dziadka. Dziadek jest spoko. Dziadek na początek. Okej, i co my gramy? Ja muszę zdobyć tamtego. Wow, a dobra, wypuśćmy to. Dwójkę, nacisnąłem. A taki bajer. Lewy kontrol, spacja do góry. Leci sobie Mati. Mogę strzelać i chętnie bym wrzucił im tam dwójkę. Pa, 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 pa. Ale jestem niedobry, nie? Takie strzelanie. Ale przejmiemy to, a mi papuga zginie, no zdecydowanie. Zdobądź centrum miasta, he. W złą stronę, Mati, popierniczasz. Jaka orka! Kurczę, a tu trzeba chyba uważać, żeby się nie potopić, nie?
Nie będziemy próbować takich rzeczy. What the hell? Dobra, super. Tam też skaczą. Dzieje się tu. Te nowe mapy. Nie wiem jak wy, ale ja się naprawdę jaram nową częścią plantów. Serio. Zamiast grać i szczylać do wszystkich, to sobie tutaj weźmiemy, będziemy podziwiać i takie rzeczy. Ja się muszę przyzwyczaić, żeby tu jakieś wyniki też nabijać, a nie żeby tylko lamić, ale to jest kwestia, wiecie, ogrania. Grania gry, a teraz nie mogę za bardzo pograć sobie pobocznie, poza nagraniami, jakby poznać grę, bo mamy tylko 10 godzin w Origin Access na tą gierę, więc trzeba nagrywać odcinki. Juhu! Jest tam ktoś! Kogoś ukaleczyłem. Wow! Cicho. Cicho, bo mnie ktoś atakuje! Nie chcę zginąć! A to z góry. Peace shooter. Lodowe działko groszowe. Macie nowe postaci? To trenujcie sobie nowe postaci. A nie. Cicho, ja tu to zrobię. Come on. Ej to. Działko groszowe toxic. Ha? Chodź tu, już cię widzę cię pieroń. Nie będzie, drugi raz tego nie zrobisz. Ty jesteś ode mnie, ale czekajcie, ja muszę tego tu ubić. No, dziękuję. Nie będziesz tak robił, że bezkarnie sobie tam będziesz kampił. Wow. I takie coś lubię. Dziadek daje radę. Okej. Okay. Zauważcie jedną rzecz. Gracze zaczęli grać tak bardziej spokojnie, widzicie? Nie jest tak, że po prostu jest napieprzanie, że jest szybka fala, tylko... Jak to ma wybuchnąć? Mati, chyba zrobiłeś coś źle zdecydowanie, bo groszka już nie było. Bałwan! Siema. Dziwny jesteś. Cyk. Co? A jakbym przeszedł bokiem? Ja lubię takie akcje komandowskie. Komandowskie. Cicho. Zrobimy to bokiem, nikt się nie spodziewa. Ten podkład muzyczny jest taki... Cicho, nie widział. Chyba pierwszy raz w życiu różę zabiłem. No! Boże kochany. Mati, nie strzelaj po zombie. Bo zombie grają z tobą. Kto tam idzie? Cicho, cicho, tylko nie we mnie, dobrze. Wow! Ale pokazała. Przeżyję, 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 przeżyłem. Moje wejście się nie powiodło. Ale bierzemy dziadka, ponownie. Pojaw się teraz. Dziadek daje radę. No strzelałem zombie, nie patrzę. Nie wiem, ja dzisiaj nie myślę. Za dużo wczoraj wszystkiego. Imprezy i wszystkiego. Nie, to nie wpływało dobrze na zdrowie. Dawaj to. Juhu, tylko nie strzelaj. Ej, nie we mnie. Co to, co tam ma być? Jak już mnie zauważą, to jest masakra. Jeszcze mnie jakimiś płomieniami osrali. Dobra, to nie było fajne. Z jednego prostego powodu nie lubię róży. Wow. Ale kurczę, jak we trzech wyburzyli. No i co, ukrywaj się lepiej.
Cichutko. A coś się chyba stało. Albo wygraliśmy, albo przegraliśmy. Wygraliśmy? Nie. Obronili. I to bardzo szybko obronili. Brawo, tak Mati zaczyna rozgrywkę. Od totalnego dostania w dupę. Co, można i tak. Słuchajcie, multi-multikiem. Chciałem dać jeszcze raz szansę trybu mieszanemu, ale tam ponownie nikogo nie było. Także próbowałem wrócić na zwykłą rozgrywkę. Też mnie wrzuciło do takiej sesji, że tam były trzy osoby. Wiecie co, może skupmy się stricte na teraz zabawie pobocznej, bo jeszcze nie ma wszystkich trybów dostępnych. Ja bym chętnie pograł w inne rzeczy, jak już będzie full opcja ludzi, że naprawdę będę miał z czego wybierać. Teraz to jest trochę męczenie się, powiem wam szczerze. Mieliśmy tutaj takie zadanko, bo jeszcze poboczna rzecz. Zadanko, żeby pomóc jakiemuś kaktusowi, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest. Wiecie co, i zróbmy sobie to. Bo później jak już będzie multi, to ja będę stricte grał multi, strasznie na to naciskając, ale teraz jak się możemy pobawić, to dlaczego by singla nie ogrywać bardziej i robić te zadania, które tam są? Ja bym to jednak tak rozwiązał, na razie się pobawił na singlu i to jest też zabawa fajna. Będzie ciekawie. Dzień dobry, jesteś głodny? Czekajcie, bo tu trzeba tak przejechać szybciutko i że ja chcę ci pomóc. Pomóż, zapoluj na wielkiego burga. Burga, mam zapolować na burga, dawajcie burga. Chwila, moment. Minutę na to mam, to jest co najmniej niesprawiedliwe. A mógłbym się jakoś szybciej przenosić? Gdzie on jest? Tam jest. Uwaga, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, 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 tu. Do mnie. Umieraj. Ej, ten wielki burg jest co najmniej niefajny. Nie lubię cię. Cicho. No, jeszcze trochę. Wielki burg, ukończono. Zbieraj monety po nim. Faktycznie wygląda jak wielki burg. Czy ja mam wrócić do kaktusa i mu powiedzieć, że zrobiłem zadanie? Się chciał też zorientować, gdzie w ogóle jestem. Gdzie ja jestem? Gdzie mam wracać? Może tutaj, cicho. Tutaj? Ej, bo ja się nie... Tu, okej, okay, tutaj, bo widzę roślinka, jest spoko. Tu jest jakaś skrzynia, której nadal raczej nie otworzę, bo muszę mieć trzy gwiazdki. Wróćmy do kaktusa. Czy on coś powie ciekawego? A jak nie, to... Zaraz wam powiem co. I jest tam. Zobaczymy. Może coś powie, ale niekoniecznie. Może. Może. Ogólnie to jest fajnie. Wow. I też możemy... Ja się zastanawiam, jak tam z zadaniami u zombie, bo wiecie, możecie się przenieść do zombiaków jako postać zombie, być tam. I czy u nich też są jakieś zadania? Całkiem możliwe. To jest kwestia do sprawdzenia. Siema! Hej! Nie jestem tosterem, jestem tostem. Dalej. Jesteś, udało mi się naprawić obwody, teraz komunikacja będzie płynniejsza. Wykonano jedno z trzech zadań. Uruchomić zadanie 2 z 3, zaatakować i zabić zombie. Dzień dobry, jesteś głodny? Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Czy chcesz przypiec kilka kromek? Tak, ale to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobało się wam, także łapeczkę zostawcie. W opisie macie dosłownie wszystko. I to tyle. Inne serie, bardzo serdecznie was zapraszam, a teraz w karcie wam się odpali też odcineczek z fajnej giery, więc możecie tam zajrzeć w ramach tego, że macie chwilkę czasu. I to tyle, miłego dnia wam życzę, cześć, na razie.